A więc cześć moi kochani, ja nazywam się Jackwag i dzisiaj będziemy opowiadać o sensorach w wirtualnej rzeczywistości. Jakie one są, jak się nazywają, jak działają, dlaczego możemy obracać głową, dlaczego możemy rzucać rzeczami, dlaczego w HTC Vive możemy ruszać tymi kontrolerami. No i ogólnie na jakich zasadach to działa i dlaczego działa tak, a nie inaczej i dlaczego używamy tej technologii, a nie innej. Także zaczynamy. Okej, a więc załóżmy, że to jest Oculus Rift. Niestety nie mam Oculusa. Wyjechały wszystkie moje Oculusy na przeróżne cele, bo lubię je wypożyczać, żeby pomagać ludziom. Ale załóżmy, że to jest Oculus. Ma sobie ekran, ma sobie soczewki wewnątrz i ten ekran wyświetla oczywiście podzielone dwa obrazy, tak żeby soczewki dostawały odpowiedni obraz dla każdego oka. I w taki sposób możemy wyświetlić na przykład wirtualne kino, ale co jeżeli zaczynamy ruszać głową? Wtedy obraz musi odpowiednio obrócić się względem tego, jak tą głowę faktycznie poruszamy. Do tego służy żyroskop trzyosiowy, czyli takie urządzenie, które bada wychylenie w trzech osiach. W osi X, w osi Y i w osi Z. W taki sposób dane, które są przekazywane jakby z żyroskopu do tam programu, który obsługuje w tej chwili naszą wirtualną rzeczywistość, pozwala na skorygowanie jakby kamery w tą stronę, w którą faktycznie nasza głowa się porusza. Działa to na takiej zasadzie, że faktycznie żyroskopy na przykład często są budowane elektroniczne z zespołu trzech akcelerometrów. Natomiast czym są akcelerometry? Akcelerometry to są takie urządzenia, które badają przyspieszenie w trzech osiach, czyli nie wychylenie, a po prostu pęd w danym kierunku, jakby jak szybko jakby przedmiot, czyli ten w tym wypadku akcelerometr, przemieszcza się w osi X, w osi Z i w osi Y. Jeżeli weźmiemy trzy takie akcelerometry i ułożymy je w odpowiedni sposób, to badając różnicę pomiędzy tymi wartościami podczas obrotów, jesteśmy w stanie właśnie stworzyć żyroskop, który będzie przemieniał to na dane o wychyleniu w konkretnej osi. I w taki sposób jest to taka najbardziej podstawowa, najbardziej podstawowy element, najbardziej podstawowy sensor, który pozwala nam odczuwać wirtualną rzeczywistość. To znaczy wcześniej, jeżeli były jakieś okulary, które wyświetlały przed nami duże kino, to powodowało to mdłości albo wywalało totalnie z tak zwanej imersji, czyli poczucia bycia w danej grze czy w danej symulacji. Żyroskop sprawił, że kiedy poruszamy głową, to faktycznie znajdujemy się w tej rzeczywistości, czujemy, że ona jest realna i wszystko jest ok. No niestety, tylko do momentu, kiedy nasza głowa stoi nieruchomo i działa dokładnie tak, jak żyroskop by chciał, czyli jakby dostaje jedyne dane, które żyroskop jest w stanie przetworzyć. Czyli jakbyśmy trzymali głowę nieruchomo i obracali ją w taki sposób, to te wrażenia byłyby w miarę naturalne, to znaczy faktycznie żyroskop oddawałby dokładnie ruchy naszej głowy w rzeczywistości wirtualnej. Co natomiast, jeżeli zaczynamy robić tak? Wtedy żyroskop już nie jest w stanie określić, co my tak naprawdę robimy. Czy my obracamy tą głowę, czy my ją przesuwamy? No tak naprawdę my wiemy, że ją przesuwamy, ale żyroskop już tych danych nie jest w stanie przetworzyć. Jasne, od razu nasuwa się, że skoro żyroskop bada wychylenie, a akcelerometr bada przyspieszenie w dane miejsce, no to wystarczyłoby użyć akcelerometrów dodatkowych, które jakby badają, w którą stronę przesuwamy tą głowę. Ale akcelerometry nie są aż tak dokładne. Akcelerometry są w stanie badać przyspieszenie jakby w danym momencie i no nie jest to na tyle dokładne urządzenie, żeby badać naszą pozycję w stosunku do pozycji początkowej. Były takie badania, no ale one po prostu nie wyszły, nie działały. I wtedy pojawił się problem tego, w jaki sposób można załatwić tak zwany positional tracking, ponieważ jakby to, o czym mówiliśmy dotychczas, czyli sam żyroskop, to jest head tracking, no albo tak dokładniej albo tak zwany tracking rotacyjny, czyli jakby badający faktycznie sam obrót. Natomiast tracking pozycyjny, positional tracking, no to jest faktycznie pozycja naszej głowy w przestrzeni. Badano różne opcje. No Oculus jakby pierwszym takim konsumenckim rozwiązaniem, które przedstawił Oculus, no to był positional tracking poprzez diody, które emitują światło podczerwone i kamerkę, która to światło podczerwone zbiera. I teraz jak to działa? Na Oculusie DK2, tym drugim development kicie, ponieważ pierwszy development kit nie miał pozycyjnego trackowania, jest dużo takich diod, które są totalnie niewidzialne, ponieważ są skryte pod plastikiem
i my ich nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Natomiast one emitują cały czas, jeżeli tylko jest podpięty headset, światło podczerwone, które przenika przez ten plastik i jest widzialne, jeżeli wystarczy, że po prostu zwykła kamera, która łapie światło podczerwone, będzie kręcić taki headset i już będziemy widzieć takie kropeczki na całym okulusie, jakby w tym wypadku. I specjalna kamerka, która bardzo, bardzo szybko odświeża obraz, znacznie szybciej niż nasze zwykłe kamerki, ponieważ nasze kamerki na przykład internetowe, tak jak taka, do której teraz mówię, albo kamerka, taka zwykła kamera do kręcenia, no to odświeża obraz tak od 60 do 100 razy na sekundę max. Natomiast te kamerki pozycyjne muszą mieć tego odświeżania znacznie więcej, są to znacznie wyższe wartości, ponieważ no, przy szybkich ruchach głowy ta kamerka musi łapać, gdzie znajdują się te diody. No i w tym wypadku, jeżeli te diody są ułożone w takim konkretnym jakimś kształcie, no to ta kamerka łapie ten kształt i jest w stanie go jakby ogarnąć w przestrzeni, gdzie on się znajduje, w jaki sposób się przesuwa, no bo złapie sobie jakiś taki kształt, załóżmy sobie, że takie M na przykład, i on to M będzie widział, jak to M się przesuwa, i ewentualnie też pomocniczo razem z żyroskopem będzie ogarniać, czy to M właśnie się obraca w jedną lub w drugą. Oczywiście te diody muszą być też nie tylko z przodu, ale też z boku, czy w konsumenckiej wersji nawet z tyłu, żeby móc się obracać o całe 360 stopni we wszystkie strony. Także to jest takie pierwsze rozwiązanie konsumenckie, jeżeli chodzi o VR, aczkolwiek sama metoda tego, w jaki sposób jest to rozwiązane, jest znana już od dawna, bo na przykład w Nintendo Wii, kiedy mieliśmy taki pilocik, to ten pilocik był niczym innym jak właśnie kamerką czułą na światło podczerwone. Natomiast ten pasek, który układaliśmy nad telewizorem, to właśnie było nic innego jak dwie diody, które cały czas emitowały światło podczerwone i mogliśmy naszą kamerką tak naprawdę, bo ten pad to nic innego jak kamerka, ogarniać, gdzie ten pad znajduje się w przestrzeni. Poprzez to, że po prostu pad widział dwie diody, które jeżeli oddaliliśmy ten pad od siebie, no to schodziły się ze sobą. Jeżeli przybliżyliśmy pad do telewizora, to się rozchodziły. No a jeżeli chodzi o jakieś obroty, no to wtedy było widać, że te diody względem jakiejś tam wartości początkowej się obracały, znaczy zmieniały swoje położenie. Także taka idea z tym światłem podczerwonym jest bardzo stara. Natomiast no nie jest to jedyna opcja na tracking. Na przykład PlayStation i Sony mają w ogóle taki system trackingowy, który opiera się na jeszcze prostszej zasadzie, ponieważ nie opiera się na świetle podczerwonym, tylko na świetle zwykłym widzialnym. Tracking, który będzie zastosowany w PlayStation VR, możecie już w tej chwili zobaczyć, jak działa w PlayStation Move. To znaczy, jeżeli macie te różdżki, takie wiecie, różdżki, mam je zresztą. No, więc taka różdżka, kiedy jest podpięta do PlayStation, świeci. Ta kuleczka świeci jasnym kolorem, jakimś, który bardzo się odznacza od otoczenia. Różowym, niebieskim, zielonym. To są takie kolory, których my na co dzień gdzieś nie używamy, znaczy nie mamy na przykład na skórze takich kolorów bezpośrednio, więc są one bardzo dobrze widzialne dla kamery. I właśnie taka kuleczka sobie świeci, natomiast do telewizora przymontowana jest zwykła kamera, która też jakby najważniejszym elementem nie jest to, jaką ma rozdzielczość, jaką ma jakość obrazu, tylko znowuż to odświeżanie. Jak szybko jest w stanie zgarnąć, gdzie ta kuleczka się znajduje. No i później działa to już na takiej samej zasadzie. My przesuwamy sobie tą kuleczkę, a ta kamerka ogarnia, że ta kuleczka się po prostu przesuwa, bo zgarnia ten jasny punkt, który jest bardzo odznaczający się od reszty, bo świeci, bo jest o charakterystycznym takim bardzo mocnym odznaczającym się od reszty terenu kolorze. No i jak my przesuwamy tą różdżkę, no to bardzo szybko ta kamerka jest w stanie złapać, że ta różdżka stopniowo się przesuwa. I tak samo będzie w PlayStation VR, bo po prostu takie elementy świecące o różnych kolorach będą umieszczone na samym headsetie i taka kamerka będzie ogarniać, gdzie znajduje się headset w przestrzeni. Także jeszcze prościej niż w przypadku diod podczerwonych. Trochę mniej, o dziwo bardzo specyficzne jest to, że taki zestaw, gdzie świecą jakby elementy światłem widzialnym, bardzo ważne jest to,
żeby było maksymalnie ciemno, wbrew pozorom. Tak jak wiele rzeczy wymaga, na przykład kamery, żeby ładnie wyglądał obraz, wymaga, żeby było jasno, o tyle PlayStation VR i PS Move działa najlepiej, kiedy w pokoju jest po prostu ciemno, bo on wtedy bardzo wyraźnie widzi, gdzie jest ten element, który ma sobie znaleźć, bo wszystko inne jest ciemne, a to, co ma faktycznie znaleźć kamerka, świeci. Także jest to fajne, bo jest to zupełnie inne niż w przypadku na przykład diod podczerwonych, gdzie światło nie ma takiego znaczenia, bo to są zupełnie inne spektra światła i kamerka, która łapie, w ogóle omija jakiekolwiek światło widzialne i skupia się na świetle podczerwonym, które jest dla nas niewidzialne. No i w końcu dochodzimy do HTC Vive i Lighthouse'ów, które mają jeszcze zupełnie inny system positional trackingu, ponieważ tam mamy takie coś, że mamy dwie stacyjki po przeciwległych rogach naszej przestrzeni do grania, które non-stop emitują fale światła. Te fale światła emitowane są w pionie i w poziomie. Po prostu latają cały czas i oświetlają jakby ten element, czyli nas, którzy gramy jakby na HTC Vive na środku tej przestrzeni. Cały czas nas oświetlają takim światłem też niewidzialnym, podczerwonym, który jest dla nas niewidzialny, ale tworzy taką praktycznie wręcz siatkę, że to jest bardzo, bardzo szybko w górę i w dół światło, które nas oświetla. I w tym wypadku te wieżyczki, one nie mają niczego w sobie, co szczytuje dane. To są tylko emitery, one emitują to światło, natomiast pady od HTC Vive wyglądają trochę inaczej, ale powiedzmy, że nie mam ich przy sobie, więc muszę coś mieć w ręce. I sam headset mają na sobie diody światłoczułe, czyli diody, które zgarniają to światło i dają po prostu informację, że to światło jest lub go nie ma. Nie wiem, czy tam działa natężenie jeszcze, to znaczy, czy jest w stanie taka dioda powiedzieć, jak mocno to światło świeci. Podejrzewam, że nie, że jest to po prostu 0 albo 1. I w taki sposób jest to zupełnie taka odwrotna sytuacja niż przy Oculusie. Bo przy Oculusie diody, które emitowały światło, były na headsetie, a kamerka, która to światło zgarniała, była na komputerze gdzieś tam zamontowana. W tym wypadku nie mamy kamerki, tylko mamy diody światłoczułe, które robią 0 albo 1, czyli jest światło lub go nie ma. Po prostu dają te informacje po kablu już bezpośrednio do komputera i komputer wtedy sobie ogarnia, że skoro tutaj jest widzialne do światła, a tutaj nie, to w takim razie ten headset jest w takim położeniu i jest to w tej chwili najbardziej dokładna forma head trackingu, nawet nie dlatego, że jest to jakby od zewnątrz, że z zewnątrz jest emitowane światło, a na środku jest odbiornik, czyli my jesteśmy jakby odbiornikiem tych danych, tylko fakt, że są to diody światłoczułe zero-jedynkowe, w których nie ma miejsca na błąd, ponieważ w kamerkach bardzo często jest miejsce na ten błąd. Na przykład w przypadku PlayStation, no to jest bardzo duże miejsce na błąd. Wystarczy, że ktoś przejdzie z czymś świecącym, albo jest wystarczająco jasno i kamerka już nie jest w stanie rozpoznać, gdzie ta kuleczka z magicznej różdżki się świeci. A w przypadku kamerki od Oculusa jest trochę lepiej, ale też nie jest idealnie, bo mimo wszystko jest to kamerka i mimo wszystko nie jest w stanie odświeżać tak szybko i dawać tak szybko danych, jak zwykła dioda światłoczuła, która daje to 0 lub 1, czyli po prostu 0, jeżeli tego światła nie ma, nie dostaje i 1, jeżeli to światło dostaje. No i tak naprawdę to jest to, co jest używane dzisiaj powszechnie w wirtualnej rzeczywistości. Mamy też sytuacje zupełnie inne, odmienne, jest masa tych różnych sensorów i masa różnych podejść do tematu, bo mamy przecież Kinecta na przykład, który tutaj odchodzimy trochę od VR, który po prostu rzuca taką siatkę z światła niewidzialnego dla nas, też podczerwonego, na cały nasz pokój. I ogarnia potem odpowiednią kamerą, gdzie ta siatka jest przerwana przez nas i te dwie kamery, które są zamontowane w Kinectie, tworzą efekt głębi, więc łącząc to wszystko algorytmicznie, Kinect jest w stanie wyrenderować jakby nasz obraz w 3D, gdzie my się znajdujemy, gdzie jest bliżej, co jest dalej i tak dalej, więc to jest jeszcze zupełnie inna forma działania. Leap Motion, które używamy na pokazach i pewnie będziemy gdzieś używać w przyszłości coraz bardziej, działa na jeszcze innej zasadzie, bo to są dwie kamerki, które
po prostu też nagrywają w takim spektrum światła, żeby maksymalnie oddzielić nasze ręce od tła i potem już te ręce są algorytmicznie sprawdzane, nadawany jest im szkielet, gdzie znajdują się palce, gdzie znajduje się dłoń i później jest to już trakowane przez program. Także to są bardzo różne podejścia, ale te trzy najpopularniejsze wam przedstawiłem. Kamerka i świecące światło widzialne, kamerka z odpowiednim filtrem, który filtruje wszystko inne poza światłem podczerwonym i diody podczerwone na headsetcie czy na jakimś pilociku. No i HTC Vive, który emituje diody z emiterów, zamiast ogarniać się jakąś kamerką, a sam headset jest niejakoby taką kamerą, to znaczy ma dużo diod światłoczułych, które sprawdzają, czy to światło dostały, czy nie. I to jest tak naprawdę wszystko, ten żyroskop to jest taka totalna podstawa i każdy headset go ma i każdy telefon niedługo też podejrzewam będzie go miał, bo ten VR będzie się popularyzował. Natomiast widzicie, że ten tracking można na wiele różnych sposobów rozwiązać i tak naprawdę wciąż nie wiemy, jaki będzie tracking najbardziej popularny, bo wszystkie te trackingi na razie mają jeden minus, że potrzebują czegoś z zewnątrz, potrzebują z zewnątrz elementu, który będzie nas oglądał albo emitował to światło albo cokolwiek. Ludzie pracują, całe firmy i sztaby w różnych firmach technologicznych pracują nad trackingiem, który nie wymaga żadnych elementów dodatkowych, który sprawdza głębię obrazu dookoła nas i poprzez to na przykład, że mamy headset z taką kamerą głębi, no to on ogarnia, że tu jest stolik, to jak ten stolik nagle jest wyżej, to znaczy, że nasz headset jest niżej i w taki sposób też jest positional tracking, który na przykład nie wymaga niczego dodatkowego, ale jest znacznie trudniejszy do ogarnięcia, jeżeli chodzi o programowanie. Także zobaczymy, jak to się rozwinie tak naprawdę. To jest wszystko początek. To jest świetna sprawa, że VR jest w bardzo początkowym stadium rozwoju i wszyscy w tej chwili mogą tak naprawdę zapodać własny trend. I to jest w tym wszystkim piękne, że my kreujemy tą rzeczywistość i my kreujemy, jak będzie wyglądał ten przemysł za parę lat. Tak jak uformowały się LCD, tak na przykład za parę lat uformuje się konkretny rodzaj positional trackingu i będzie tym najpopularniejszym. Także miejmy nadzieję, że pokrótce wam przybliżyłem dla tych, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, jak to działa, to już powinni wiedzieć teraz. No, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, do następnych filmików. Na razie, pa pa!